Cześć, tu Ola i kanał Polegi Travels. Jeśli wybierasz się na wakacje do Egiptu lub innego kraju, gdzie planujesz zwiedzić jakiś meczet, to świetnie, że oglądasz ten film, bo wyjaśnię ci w nim, jak w ogóle przygotować się do odwiedzenia meczetu, co warto wiedzieć przed takim zwiedzaniem i jak się ubrać. Dla osób, które trafiły na mój kanał po raz pierwszy, wyjaśnię jeszcze, że byłam w swoim życiu w ponad 40 krajach 44 jeśli dobrze liczę i w bardzo wielu z nich zwiedzałam meczety. Byłam oczywiście w meczetach w Egipcie, ale też w Arabii Saudyjskiej, Omanie, Turcji, Albanii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Indonezji, Malezji. W Polsce, więc mam sporo doświadczenia i korzystając z tego doświadczenia, wyjaśnię Wam, jak wygląda zwiedzanie meczetu. Zanim zaczniemy, to zachęcam Was również, żeby zasubskrybować sobie kanał. Dzięki temu wy nie przegapicie nowych filmów, a mi pomoże to dalej ten kanał rozwijać. Zacznijmy, może, od tego, czy do każdego meczetu można wejść. W miejscach turystycznych generalnie tak, nie spotkałam się nigdy z takim problemem i zawsze można było wejść do meczetu, ale w miejscach nieturystycznych bywa różnie. Mi osobiście nigdy nie zdarzyło się, żeby nie pozwolono mi wejść do meczetu. Byłam w takich meczetach bardzo nieturystycznych, na przykład w Egipcie, Turcji, Malezji i nie było problemu. Warto jednak zawsze zapytać przed wejściem, czy można wejść do meczetu i pozwiedzać i robić w nim zdjęcia. W żadnym z krajów, w których byłam, nie było problemu, by wejść do meczetu. Do każdego z nich mogłam wejść za darmo, bo generalnie za wejście do meczetu się nie płaci, ale w ramach ciekawostki powiem Wam, że na przykład w Maroku tak nie jest. Osobiście w Maroku jeszcze nie byłam, ale tam akurat turyści nie mogą zwiedzać każdego możliwego meczetu. Mogą zwiedzać na przykład meczet Hasana II w Casablance i wejście do tego meczetu jest płatne. Tak więc to też zależy od kraju. Ja byłam w wielu krajach, gdzie religią dominującą lub jedną z głównych religii jest islam, i się z taką sytuacją nie spotkałam, że za wstęp do meczetu pobierana jest od turystów opłata, ale jak widzicie, wszystko zależy od miejsca. Mnie to osobiście jakoś specjalnie nie oburza, dlatego że, zwiedzając kościoły w Europie, też często płacimy za bilet wstępu, więc to zależy, ale warto sobie wcześniej sprawdzić, jakie są zasady dotyczące tego konkretnego miejsca. Warto też przed wizytą w meczecie sprawdzić, czy są wyznaczone jakieś godziny zwiedzania. Gdy byłam w Omanie, w Maskacie w meczecie sułtana kabusa, to tam były wyznaczone godziny zwiedzania dla turystów i meczet można było zwiedzać tylko rano. Tak więc to też warto najpierw sprawdzić, kiedy najlepiej pójść do meczetu. Jeśli chcesz zwiedzić meczet, to najlepiej sprawdź, w jakich godzinach odbywają się modlitwy. Muzułmanie modlą się pięć razy dziennie i godziny modlitw codziennie się zmieniają o kilka minut, dlatego że wszystko zależy od pory dnia. Jest na przykład modlitwa, która jest o świcie, a skoro świt jest codziennie o trochę innej godzinie, to modlitwa też się będzie przesuwać. Taka modlitwa w meczecie trwa od kilku do kilkunastu minut, dlatego warto wcześniej sprawdzić, kiedy są modlitwy i iść na zwiedzanie, gdy akurat jest dłuższa przerwa między modlitwami. Warto też wiedzieć, że piątek to jest dla muzułmanów najważniejszy dzień w tygodniu, jeśli chodzi o religię. I poza modlitwami w meczecie odbywa się takie kazanie. Ono jest zawsze w porze modlitwy duch lub zuchr, nazwa zależy od dialektu arabskiego i ta modlitwa odbywa się w okolicach południa. Dlatego jeśli akurat chcesz iść do meczetu w piątek, to nie o tej porze, bo będzie tam mnóstwo ludzi i będziesz przeszkadzać. Wybraliśmy meczet, wybraliśmy godzinę, idziemy do meczetu, jak się ubrać na taką okazję. Mężczyźni wchodzący do meczetu mogą mieć na sobie koszulkę na krótki rękaw, spodnie mogą być krótkie, ale ważne, aby zakrywały kolana. Jeśli chodzi o kobiety, to muszą mieć one zakryte ręce i nogi, a także włosy. Tak więc długie spodnie, sukienka lub spódnica, bluzka na długi rękaw i chusta by zasłonić włosy. I mężczyźni, i kobiety wchodząc do meczetu, muszą zdjąć buty, bo każdy do meczetu wchodzi boso. Zwykle obok wejścia jest miejsce, w którym można zostawić buty, tak więc nie trzeba ich ze sobą nosić. Jeśli nie masz odpowiedniego stroju albo na przykład o nim zapomnisz, to w miejscach turystycznych zwykle jest tak, że możesz sobie wypożyczyć abaje i chustę i wejść do meczetu. To zależy oczywiście od miejsca. Nie wszystkie meczety będą oferować takie stroje, ale w miejscach turystycznych jak najbardziej. Chociaż tak czy inaczej ze swojej strony polecam Wam zawsze mieć ze sobą odpowiedni strój, bo nie we wszystkich meczetach można strój wypożyczyć. Jeśli chodzi o strój, to jeszcze w ramach ciekawostki powiem Wam, że jedyny meczet, w jakim byłam, gdzie nie wymagano, aby kobiety przed wejściem zasłoniły włosy, był meczet w Polsce. A właściwie dwa meczety w Kruszynianach i Bochonikach. Byłam tam kiedyś i to mnie nawet zaskoczyło, ale tam na przykład nie wymagano, by kobiety miały chustę. A w innych krajach, w których byłam wcześniej i później, zawsze to był wymóg, by w ogóle wejść do meczetu. Wchodzimy do meczetu i co dalej? Jak się zachować? W wielu meczetach spotkałam się z tym, że jest specjalna strefa dla turystów i nie można poza nią wychodzić. W niektórych jest tak, że na przykład jest wyznaczona ścieżka zwiedzania dla turystów i tylko po niej można się w środku meczetu poruszać. Tak było na przykład w meczecie sułtana Kabusa w Omanie. Z kolei w meczecie w Hurgadzie przy marinie było tak, że przy wejściu była wyznaczona strefa, w której mogą przebywać turyści, i poza nią nie można wychodzić. Tak więc, oczywiście, jeśli w meczecie, który zwiedzasz, jest takie miejsce wyznaczone dla turystów, to trzymaj się tego miejsca i nie chodź po całym meczecie. Jeśli takiej strefy turystycznej nie ma, to możesz swobodnie po meczecie chodzić, ale musisz pamiętać, że nawet jeśli jesteś w meczecie poza wyznaczonymi godzinami modlitw, to muzułmanie przychodzą do meczetu, żeby się modlić. Dlatego nie przeszkadzaj w modlitwie, chodząc wokół osób modlących się, nie podnoś głosu, nie rozmawiaj przez telefon. Myślę, że to takie podstawowe zasady zachowania się dotyczące jakiegokolwiek miejsca kultu religijnego. Pamiętaj też, że sale do modlitwy w meczecie są podzielone. I jest albo oddzielna sala dla mężczyzn i kobiet, albo ta sama sala, ale z oddzielonymi od siebie strefami, tak aby mężczyźni i kobiety nie modlili się obok siebie. O ile kobiety mogą wejść do głównej sali, gdzie modlą się mężczyźni, tak mężczyźni nie mogą wejść do strefy, gdzie modlą się kobiety sytuacją, że mężczyźni mogli wejść do sali dla kobiet. Spotkałam się tylko w Omanie, w meczecie w Maskacie, gdzie były specjalne godziny zwiedzania dla turystów i w tym czasie ludzie nie przychodzili się modlić. Sala dla kobiet była wtedy pusta, więc wszyscy mogli też do tej sali wejść i zobaczyć jak wygląda. Ale w pozostałych meczetach taka sytuacja się nie zdarza. Więc panowie pilnujcie, aby nie wchodzić tam, gdzie nie możecie. To wszystko, co uważam, że powinniście wiedzieć przed pójściem do meczetu. Pamiętajcie, żeby zachować ciszę, okazać szacunek danemu miejscu i przygotować odpowiedni strój. Ze swojej strony bardzo polecam zwiedzanie meczetów, bo zwykle są to naprawdę piękne budynki do zobaczenia i można też poszerzyć trochę swoją wiedzę na temat innej kultury i religii. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zasubskrybowania sobie kanału i do zobaczenia.